Cześć czołem, zapraszam na test opaski fitness Xiaomi Mi Band 2. Poprzednia generacja zdobyła sobie duże uznanie wśród Polaków, a ta została wzbogacona o wyświetlacz. Jakie jeszcze ta opaska ma zalety, jakie wady, o tym dowiecie się za chwilę. Zapraszam do testu. Xiaomi wydało w sumie już 3 takie opaski fitness. Pierwsza potrafiła praktycznie jedynie mierzyć ilość kroków, przeliczać to na przebyty dystans i spalone kalorie. No i służyła też jako powiadamiacz. Kolejny mi będzie został dodany czujnik tętna, co jak wiadomo dla osób uprawiających sporty jest dosyć istotne. No i to już też poprawiło znacznie walory tej opaski. No i teraz doczekaliśmy się już drugiej generacji, która wzbogaciła się o wyświetlacz, który pozwala dodatkowo na obsługę tej opaski bez potrzeby uruchamiania telefonu. Czyli możemy sobie na tym wyświetlaczu sprawdzić godzinę, ilość zrobionych kroków, dystans przebyty, zmierzyć puls, no i zobaczymy też stan naładowania baterii. Możemy za pomocą aplikacji Mi Fit zdefiniować, co nam ma się wyświetlać na pastylce opaski. Może następnie zobaczymy, co się mieściło w opakowaniu. Otóż zawartość opakowania jest dosyć skromna, poza pastylką. Mamy tam jedynie kabel do ładowania, instrukcję obsługi i gumowy pasek. Więc samo urządzenie ma troszeczkę większe wymiary niż jego poprzednik. Posiada też jeden pojemnościowy przycisk na górnym panelu, który jest pokryty szkłem. Pod tą szklaną taflą kryje się wyświetlacz monochromatyczny, na którym możemy sprawdzać sobie podstawowe funkcje zdrowotnościowe. Niestety w pełnym słońcu widoczność jest taka dosyć przeciętna. A na jednym z krótszych boków mamy dwa piny, które służą nam do ładowania Mi Banda. Dół urządzenia wykonany jest z tworzywa, a w środkowej jego części ulokowano czujnik tętna, który budową różni się od swojego poprzednika. Wyszło to na plus, ponieważ pomiar tętna jest dokładniejszy teraz. Może teraz zobaczmy, jak wygląda opaska. Delikatnie jej budowa zmieniła się w stosunku do poprzedniczek. Dziureczki do zapinania są mniejszych rozmiarów. Sama opaska wydłużyła się co najmniej centymetr. Szerokość tej opaski też się zmieniła, jest ona teraz 2 mm szersza niż poprzedniczka. Sam klips zapinania ma dokładnie taki sam wygląd jak przycisk pojemnościowy znajdujący się na pastylce Mi Banda. No, należy też podkreślić, że opaska ta posiada normę IP67, co mówi o tym, że można bezproblemowo w tej opasce zanurzyć się na głębokość 1 metra i przebywać tam nawet przez 30 minut. Nie będzie jej tej straszny kurz ani pyłu. Oczywiście, żeby z opaski wyciągnąć jak najwięcej, niezbędne jest zainstalowanie na smartfonie oprogramowania, które można pobrać ze sklepu Play. I tak najlepiej zrobić. Obecnie jest już dostępna tam polskojęzyczna wersja, chociaż jest kilka różnych wersji, niektóre oferują dodatkową funkcjonalność, jak na przykład trening. Jak już pobierzemy Mi Fit 2, to będziemy musieli stworzyć swój indywidualny profil, podając wagę, wzrost i planowaną dzienną ilość kroków. Oczywiście aplikacja ta oferuje nam wiele ustawień, możemy na przykład zdefiniować sobie, co ma być wyświetlane. Jedną z głównych funkcji tej opaski jest liczenie kroków. W tej wersji naliczanie kroków jest dużo bardziej dokładne niż w poprzednich wersjach. W razie odchyłka od faktycznie zrobionej ilości kroków jest bardzo niewielka, myślę, że nie przekracza 10%. Oczywiście w aplikacji będziemy mogli sobie sprawdzić historię naszej aktywności fizycznej, czyli w jakich godzinach żeśmy się poruszali, ile żeśmy w ciągu doby zrobili kroków. Możemy też zobaczyć statystyki dzienne, tygodniowe, a nawet miesięczne. No i kolejną funkcją tej opaski jest pulsometr, który radzi sobie także lepiej niż poprzedniczka. Mimo wszystko należy pamiętać, że nie są to pomiary medyczne, a raczej orientacyjne, które mogą się delikatnie różnić od faktycznego stanu. Jest to bardzo dobry gadżet, zwłaszcza w połączeniu z funkcją trening. Aplikacja też pozwala na monitorowanie naszego snu. Nie trzeba tej funkcji załączać, ona jest stale aktywna. No i opaska ta rozpozna, o której godzinie poszliśmy spać, jak długo czy kiedy spaliśmy snem twardym, kiedy płytkim. Zarejestruje też pojedyncze przebudzenia i wszystko to będzie później zobrazowane w aplikacji za pomocą wykresów słupkowych. I tam na przykład niebieskie, wyższe słupki sygnalizują nam twardy sen, płytki sen będzie oznaczony w kolorze szarym. Kolejną ciekawą funkcją jest alarm bezczynności. Polega to na tym, iż ustawiamy sobie czas, po jakim opaska ma zacząć wibrować, a ma to na celu to, abyśmy odeszli na przykład od komputera
i sobie troszeczkę odpoczęli, zaczerpnęli świeżego powietrza. Kolejną funkcją opaski są powiadomienia. Wywiązuje się ona z tej funkcji bardzo dobrze. Będzie nas informowała o nadchodzących połączeniach telefonicznych, o przychodzących SMS-ach. Będziemy też mieli przekazywane powiadomienia z aplikacji typu Facebook i innych. Opaska też nas może powiadomić o celach, jakie sobie założyliśmy. Możemy sobie wybrać dowolne 5 aplikacji, które będą wysyłały powiadomienia na naszą opaskę. Warto też nadmienić, że możemy sprawdzić godzinę, wykonując gest spoglądania na opaskę. Wtedy ona się zaświeci i działa to dosyć sprawnie. No i jeszcze kolejna ciekawa funkcja to budzik. Budzik spisuje się bardzo dobrze. Niestety w najnowszych wersjach oprogramowania MiFID zrezygnowano z inteligentnego budzenia. Ja osobiście ustawiam ten budzik z opaski na minutę przed budzikiem ze smartfona. Mogę wstać dyskretnie i wyłączyć telefon, jak tylko wyda pierwszy dźwięk. Oczywiście budzik jest programowalny za pomocą smartfona i można go oprogramować w trybie dziennym, tygodniowym lub w trybie własnym. Android 5 i nowsze pozwalają też na odblokowanie go za pomocą na przykład urządzenia powiązanego, może to być opaska, i polega to na tym, że gdy oddalimy się od telefonu na odległość utraty łączności Bluetooth, telefon zostanie zablokowany. Gdy się zbliżymy, nie musimy telefonu odblokowywać. Jest to bardzo fajna i ułatwiająca życie funkcja. No i zapewne zastanawiacie się, jak sprawuje się w takim małym urządzeniu bateria. Otóż jest w miarę dobrze, ale nie tak jak u poprzedników. Poprzednie opaski potrafiły pracować na jednym ładowaniu nawet miesiąc. Ta niestety będzie pracowała znacznie krócej. Jeżeli powłączamy wszystkie funkcje, jakie ona oferuje, to myślę, że ładować będziemy musieli ją co około 2 tygodnie. Mi po tygodniu pochłonęło ponad 50% baterii. No i na koniec jeszcze wspomnijmy coś o dostępności, o cenie tego telefonu. Otóż ja moją opaskę mam ze sklepu GearBest, gdzie obecnie kosztuje $43. Cena moim zdaniem będzie szybko spadać. Ponadto forumowicze telchina.pl znają sposoby na dodatkowe obniżenie kosztów zakupu w chińskich sklepach. No i w podsumowaniu muszę stwierdzić, że Mi Band 2 jest znacznie lepszą opaską niż poprzednie wersje. Poprawiono dokładność pomiarów od kroków zaczynając na pomiarze tętna kończąc. Nie bez znaczenia jest też wyświetlacz. Poprawia on znacznie komfort używania tej opaski. Nie musimy teraz sięgać po telefon, aby sprawdzić nasze wyczyny i osiągnięcia. Możemy to przeglądać sobie na bieżąco i nie ma z tym większego problemu, nawet podczas biegu. No niestety ta znakomita funkcjonalność odbiła się też na cenie. Opaska jest niemal 100% droższa niż jej starsze wersje. Pewnie zastanawiacie się, czy warto dołożyć do smartwatcha. Oczywiście smartwatche są bardziej funkcjonalne, bo poza tymi funkcjami zdrowotnymi, które oferuje też opaska, pozwalają na wykonywanie połączeń telefonicznych, czego opaska niestety zrobić nie może. W smartwatchach są dużo większe wyświetlacze, widzimy, kto do nas dzwoni, możemy z niego nawiązywać połączenie, czyli jest znaczna przewaga. No niestety te tanie smartwatche są od nierenomowanych producentów, także tutaj ryzyko delikatnie rośnie. No jeszcze powiem, że opaska ma też drobne wady, na przykład mi się nie podoba ten gumowy pasek, w upalne dni mamy ochotę go jak najszybciej zdjąć. No i kolejną wadą moim zdaniem to nie jest zbyt elegancki wygląd, jest to taki gadżet, który raczej do garnituru pasował specjalnie nie będzie. No to by było na tyle, jestem ciekaw, co Wy sądzicie o tej opasce, czy warto Waszym zdaniem kupić opaskę, czy może smartwatcha. Także napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli się podobało, liczę na łapkę w górę. Jeżeli chcecie poznać kolejne gadżety ciekawe prosto z Chin, to subskrybujcie kanał, bo będę testował już niebawem kolejne gadżety od Xiaomi, a także od innych chińskich producentów. No to chyba na tyle. Pozdrawiam. Cześć.